Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do Asset Management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie. Dzisiaj o poranku jest już akceptacja dla tych cen. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków oraz zachęcam do dłuższego niż zwykle obserwowania bloków reklamowych na kanale, ponieważ cały listopadowy dochód zostanie przekazany na pomoc potrzebującym dzieciom w ramach trzeciej edycji akcji ACE Market U dzieciom. Zapraszam, dziękuję i zaczynamy. Jest już akceptacja dla tych cen. Dlaczego ten materiał jest taki optymistyczny? Ponieważ stoi w sprzeczności, stoi w zupełnym przeciwieństwie do tych informacji, które poznaliśmy 10 dni temu, kiedy amerykański rynek obligacji poszedł bardzo wyraźnie w dół na cenach, czyli wzrosły rentowności, ponieważ nie udało się zaakceptować cen dla 30-letnich obligacji. Natomiast powiedziałem Państwu, że wystarczy, jeżeli pojawią się dane o inflacji, które będą pokazywały, że inflacja w Stanach Zjednoczonych spadana jest, trajektoria dezinflacyjna niezachwiana i komitety inwestycyjne różnych instytucji finansowych będą miały podkładkę po to, żeby zaakceptować ceny bieżące rentowności amerykańskich obligacji. I co się okazało? Faktycznie tak się stało. W pierwszej kolejności mamy tutaj zachowanie amerykańskich obligacji 10-letnich na cenach i wygląda na to, że początek nowego tygodnia przynosi nam kontynuację ruchu w górę, wybicia z tego kanału spadkowego formacji flagi, a to sygnalizuje, że jest spory potencjał do dalszych wzrostów cen, czyli spadków rentowności w okolicach 4,1% na rentowności i wygląda na to, że moim zdaniem jest ogromna szansa, że będziemy wkrótce atakować ten ważny poziom. Rentowności amerykańskich obligacji dzisiaj o poranku spadają poniżej 4,40. Jak wiemy, każde spadki rentowności bardzo wyraźnie sprzyjają popytowi na ryzyko. Dlatego też, jeżeli podczas sesji europejskiej będziemy się utrzymywać na tych poziomach, bądź też będziemy je pogłębiać, plus europejskie obligacje do tego trendu dołączą, to będzie to zachęta do tego, żeby i dzisiaj sesja giełdowa na giełdach papierów wartościowych w Europie była bardzo optymistyczna. A jak zachowała się cała krzywa amerykańskich dochodowości? Widzimy tutaj, że po wczorajszej sesji, po tym, co się wydarzyło na nowej aukcji amerykańskich obligacji, rentowności całej krzywej dochodowości spadły. I najmocniej było to na tych papierach na dłuższej części, na dalszej części krzywej dochodowości, w okolicach 10, 20, 30 lat na tenorach, a to naprawdę sygnał, że ta presja na rzecz dalszego spadku rentowności, czyli wzrostu cen, jest obserwowana. I dodatkowo na tym samym wykresie mamy tożsamą krzywą dochodowości miesiąc temu i widzimy, jak bardzo wyraźnie zostało przesunięte to, co widzieliśmy na wykresach rentowności, że to przesunięcie wynosi nawet ponad 50 punktów bazowych. To naprawdę jest bardzo, bardzo duży ruch na rzecz wzrostów cen, spadków rentowności. I jak widzimy na tym wykresie, informacja o tym, że aukcja 20-letnich obligacji stała się sukcesem, doprowadziła do gwałtownego spadku rentowności i jest ogromna szansa na to, że te spadki będą kontynuowane. Następny wykres pokazuje już bezpośredni wpis opisujący to, jak teraz zachowały się rentowności amerykańskich papierów po tym, jak udało się uplasować ceny 20-letnich obligacji na tych poziomach, które teraz zostały wyznaczone, jak doszło do akceptacji tych poziomów rentowności przez komitety inwestycyjne, no i jaka może być konsekwencja później tego zachowania dla różnych innych klas aktywów. Plus, na następnym wykresie mamy jednoznaczny sygnał o tym, że te informacje i zachowanie amerykańskich obligacji jest zachowaniem sprzyjającym temu, żeby tendencje wzrostowe były obserwowane, ponieważ była to bardzo optymistyczna, pozytywna. Dla wszystkich algorytmów, które wyraźnie zaczęły kupować akcje na giełdzie po informacji, że ta aukcja stała się udana. No i oczywiście jest to także przesłanka, która nam sygnalizuje, że i po dzisiejszej sesji w Azji podczas
całej sesji w Europie, także należy oczekiwać optymistycznego zachowania indeksów giełdowych. Plus warto zwrócić uwagę na to, że znowu rośnie inwersja krzywej dochodowości, czyli te papiery długoterminowe wyraźnie mocniej spadają na rentowności niż ta krótsza część krzywej. I to pozwala także oddalić widmo recesji i to środowisko recesyjne oddalić, więc giełdy papierów wartościowych mają paliwo ku temu, żeby dalej kontynuować tendencję wzrostową. Wczorajsza sesja była bardzo ładna, dzienna świeca nie ma większego górnego cienia, więc indeks Standard & Poor's naprawdę jest już o krok od testu tegorocznych maksimów. Moim zdaniem jest ogromna szansa na to, że je przejdziemy, że będziemy kontynuować wzrosty do górnego ograniczenia rocznego kanału wzrostowego plus do maksimów wszechczasów. Mamy już nieco ponad 6% potencjału wzrostowego, dlatego też te poziomy maksymalne są w zasięgu nawet jeszcze w tym roku do tego, żeby je zwiedzić. Siła tendencji jest ogromna. Jeżeli rentowności amerykańskich obligacji będą spadać, będzie to napęd przede wszystkim dla spółek technologicznych. Dlatego też nie dziwmy się, że indeks Nasdaq 100 już teraz tworzy nowe tegoroczne maksima i że jesteśmy na dobrej drodze, żeby już za kilka dni żebyśmy przetestowali maksima wszechczasów. Naprawdę wyjście z kanału spadkowego formacji flagi jest wprost książkowe i zachęca do kolejnej fali, do tego, żeby ta kolejna fala, która teraz trwa, była naprawdę bardzo dynamiczna. I wszystko, jeszcze raz podkreślę, teraz zależy od zachowania amerykańskich obligacji. Im niższe są rentowności, tym wyższe są wyceny spółek giełdowych i wszystkich innych spółek cyklicznych, które wiążą się z tym wykorzystaniem kapitału obcego, czyli zadłużenia do swojego funkcjonowania. I wczoraj powiedziałem Państwu, że jeżeli Europa ma rosnąć, to warunkiem koniecznym jest wzrost euro-dolara. I faktycznie tak się dzieje. Dzisiaj o poranku euro-dolar kosztuje 1,06960, czyli jesteśmy na dobrej drodze, żeby przetestować poziom psychologiczny 1,10. Przechodzimy dość gładko. Ważne zniesienie Fibonacciego na dolar indeksie plus miejsce, gdzie mamy średnią 200-sesyjną, więc ja jestem pod ogromnym wrażeniem słabości amerykańskiej waluty. Indeksy giełdowe w Azji, w tym wypadku Nikkei, jest na poziomach w miarę neutralnych, ale mamy także zachowanie tutaj tendencji wzrostowej. Jednak optymizm widać na giełdzie w Hongkongu, gdzie tutaj wzrosty stają się faktem. Plus zachowanie indeksów giełdowych w Europie, które obserwujemy, także faworyzuje scenariusze prowzrostowe. Dlatego też spodziewam się, że wkrótce indeks DAX przejdzie poziom 16 tysięcy punktów. Naprawdę rajd świętego Mikołaja ma wyśmienite podstawy, fundamenty ku temu, żeby był kontynuowany. Przypominam, te fundamenty leżą w amerykańskim rynku długu, gdzie im niższe są poziomy, tym lepiej. Co moim zdaniem, na co jeszcze warto zwrócić uwagę? To chiński rynek nieruchomości, który zaczyna ewidentnie odbijać. I w tym wypadku ten popyt na ryzyko w Europie może się także dodatkowo pojawić. Z danych makroekonomicznych dzisiaj nie ma zbyt wielu. Mamy sprzedaż domów na rynku wtórnym o godzinie 16. Dane mogą mieć znaczenie, jeżeli moim zdaniem nie będą nas zawodziły, czyli nie będą gorsze niż zakładały prognozy, ponieważ no, ryzyko tego, że będą coraz gorsze dane makroekonomiczne z rynku nieruchomości jest raczej scenariuszem bazowym, ponieważ wynika to z tego, że dane obejmują jeszcze wysokie poziomy rentowności i poziomy kosztów związanych z kredytami hipotecznymi. Te rentowności, które spadają, spadające koszty obsługi długu będą zauważane już od danych za listopad, natomiast październik to jest jeszcze okres, kiedy rentowności amerykańskich papierów sięgały poziomu 5% na obligacjach 10-letnich. Na rynku moim zdaniem warto także zwrócić uwagę na zachowanie jena japońskiego, gdzie korekta ewidentnie się zaczyna. Jakieś mocniejsze zejście na parach związanych z jenem, w tym wypadku na dolar jenie. Przechodzimy ładnie, gładko kolejne wsparcia na parze do euro.
na parze względem funta brytyjskiego. Także ta korekta spadkowa jest widoczna. Wczoraj jedne z ważnych instytucji finansowych na Wall Street sygnalizowało, że taka korekta może wystąpić. Ma to mieć związek z tym, że rentowności japońskich obligacji, wbrew temu, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, rosną i to ma zwiększać atrakcyjność jena japońskiego. I bardzo podobne zjawisko występuje na eurodolarze, i to jest główny powód wzrostu w europejskiej waluty, ponieważ rentowności niemieckich obligacji spadają wolniej niż spadają rentowności amerykańskich papierów. Stąd też ta różnica, czyli spread, staje się coraz bardziej korzystna dla europejskiej waluty, a względem jena, względem japońskiego jena. Stąd też takie spuszczanie powietrza z tej wielkiej fali wzrostowej, czyli fali osłabienia jena japońskiego. I jest to też jeden z tych powodów, dlaczego indeksy giełdowe w Japonii nie chcą już aż tak wyraźnie kontynuować wzrostów, pomimo rosnącego optymizmu na giełdach papierów wartościowych na świecie. Jednak moim zdaniem ten optymizm jest także obserwowany na rynku surowcowym, na rynku miedzi. Jeżeli będziemy kontynuować dzisiaj tendencję wzrostową ceny miedzi, to moim zdaniem także indeksy giełdowe będą miały paliwo na całym świecie do tego, żeby znowu ruszyć w górę, żeby testować, żeby zbliżać się do kolejnych oporów. A jak wiemy, widzimy tutaj na wykresie, miedź ma teraz opory w rejonie 8550-8650 dolarów. Zachowanie amerykańskiego dolara i rentowności to jest wielkie paliwo ku temu, żeby wkrótce cena złota przebiła poziom 2000 dolarów. Moim zdaniem jest to scenariusz bazowy na ten moment. Cena złota wyraźnie zaczyna rosnąć, a ropa naftowa, jako że zaczyna przechodzić przez pierwsze opory, zwiastuje nam ochotę na jakąś większą korektę wzrostową. I jest to związane z oczekiwaniem na to, że OPEC, który już wkrótce się zbiera, będzie ciął produkcję. I w takiej sytuacji zobaczymy, czy ropie uda się wrócić nad poziom 80 dolarów. To jest moim zdaniem klucz do tego, żeby zrozumieć, jakie będą procesy inflacyjne w następnych okresach. Dlatego też, jeżeli po i przed decyzją OPEC nie dojdzie do wzrostu nad poziom 80 dolarów, będzie to naprawdę bardzo silne i kolejne paliwo do tego, żeby liczyć na kontynuację tendencji wzrostowej na giełdach papierów wartościowych. Rentowności amerykańskich obligacji boją się naprawdę tego, co się dzieje na rynku ropy naftowej, ale jeżeli sygnały nie będą świadczyły o tym, że ropa naftowa zmienia kierunek w średnim terminie, to moim zdaniem rentowności będą kontynuowały spadki w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ale także i w Europie i na całym świecie. Plus warto zwrócić uwagę także na Bitcoina, gdzie popyt na ryzyko także wyciągnął tą najbardziej popularną kryptowalutę w okolicach swoich maksimów HOSSy. Moim zdaniem rośnie także szansa, że i Bitcoin będzie wkrótce je przekraczał i będziemy nawracać do tej tendencji, która jest widoczna w fazie nawet dynamicznej od kilku tygodni. I na koniec polskie aktywa. Jednak warto zwrócić uwagę na to, co się dzieje na całym indeksie walutowym rynków emerging markets, i w tym wypadku ostatnie wzrosty mają tutaj miejsce. Jesteśmy na poziomach najwyższych, najmocniejszych od kwietnia 2022 roku. A to sygnalizuje, że uzasadnione jest twierdzenie, że będzie dalej umacnianie krajowej waluty. Euro złoty pogłębia przebicie poziomu 4,40. Przypominam, kolejne wsparcia to są rejony 4,25-4,28. Tam mamy wielką 15-letnią linię trendu wzrostowego, więc naprawdę wsparcia, które są oddalone około 8 figur, 8,5 figur, są bardzo, bardzo mocne. Ale moim zdaniem, w takiej sytuacji, jeżeli eurodolar pójdzie w górę, to złoty jest skazany na umocnienie, więc sytuacja bardzo sprzyja temu, żeby obserwować tego typu zjawisko. Polskie obligacje powinny zachowywać się tak jak amerykańskie, czyli powinniśmy obserwować kolejną falę zakupów papierów, a indeks WIG20 ma potencjał, żeby ruszyć dalej w górę, żeby testować górne ograniczenie rocznego kanału wzrostowego. Przypominam, to są okolice teraz 4000, 2350 punktów i mamy jeszcze niecałe 5% przestrzeni do swobodnego wzrostu bez zmiany sytuacji technicznej. Moim zdaniem jest to scenariusz bazowy i przy bardzo sprzyjających okolicznościach jeszcze do końca tego miesiąca możemy być świadkami ataku na ten bardzo, bardzo istotny
opór, który rozpoczyna całą strefę potężnych oporów 2350-2500 punktów. Naprawdę moim zdaniem jest to scenariusz bazowy, ale co jest moim zdaniem ciekawe, obserwujemy także, że na tej fali wzrostowej znowu rośnie obrót, a to jest wskazówka, że inwestorzy zagraniczni napływają do polskich akcji. A z danych makroekonomicznych mamy pierwsze twarde dane, które dzisiaj poznamy o produkcji przemysłowej, o inflacji producenckiej oraz o średnich wynagrodzeniach w październiku. Dane będziemy uzupełniać o sprzedaż detaliczną, która wkrótce się pojawi. Będziemy mieć komplet informacji, jak na początku czwartego kwartału sytuuje się cykl koniunkturalny polskiej gospodarki, ale o tym będzie w kolejnych materiałach, w kolejnych dniach. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i naprawdę zachęcam, bardzo proszę o dłuższe niż zwykle obserwowanie wszystkich bloków reklamowych na kanale, ponieważ przypomnę, będzie w tym roku trzecia edycja programu Ace Market You dzieciom. Będziemy robić prezenty pod choinkę, więc naprawdę cały dochód za listopad z reklam będzie przeznaczony na to, żeby zasilić fundusz tego programu Ace Market You dzieciom. Za wszystko bardzo serdecznie dziękuję i widzimy się i słyszymy w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, dużej dodatniej stopy zwrotu. Cześć!